Witam panowie i panie, to kanał Koza FC i kolejny draft wyzwanie. Bardzo mi miło, że tu jesteście. I dziś, słuchajcie, robimy sobie draft. Zdaje się, że, że, że ciekawy, przynajmniej, znaczy, jest to normalne wyzwanie, ale dawno nie robiliśmy nic w oparciu o fajne karty, tak więc dziś 190 draft jest naszym celem, jeżeli będzie wyżej to fajnie, jeżeli nie będzie wyżej no to oczywiście źle, ale nieźle na tyle, żeby się bardzo martwić, no bo ważne jest to, żeby było to 190 żebym nie musiał quicksolować dzisiejszej paczki mam nadzieję, że wy jesteście zainteresowani tym odcinkiem, jeżeli tak to, to fajnie, że jesteście, zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał po więcej draft wyzwań ja jeszcze tylko otwieram tę jedną paczkę Złotą na początek, bo stać nas oczywiście na draft. Ale, ale ważne, żeby było nas także stać na ewentualną kolejną paczuchę, no bo to jest najważniejsze. Nieważne, czy ją będę quicksellował, czy nie, no to potrzebujemy po prostu końców. Tak więc to, co trafiamy tutaj, idzie na licytację. Niestety nie trafiamy nic fajnego, żeby od razu można było to sprzedać. Ale jeżeli nie będę miał końców, no to tym będę martwił się odrobinkę potem. Tymczasem, no to co? No warto wejść po prostu do draftu. No, i mam nadzieję, że wykonać dzisiejszy challenge 190. E, wydaje się być proste, ale w ostatnich e, draftach nie sypie nam jakoś niesamowicie dobrze. Tak więc, e, no, zobaczymy. Pójdziemy w formację 4-3-1-2, czyli wąsko. E, ale wydaje mi się, że w tych wąskich zestawieniach także jesteśmy w stanie trafiać mega karty, i to jest dylemat na początek, nie? Bo jest Ruth Hulit, który nam tu połączy wszystko. Ale jest Bruno Fernandes, który jest wyżej oceniony. Ja biorę Hulita. Bo Hulit może też zagrać na napadzie I nam może połączyć wszystko to absolutnie eee, Ale no No nie, no dobra, bierzemy Toty bez wyżej oceniony Mam nadzieję, że nie pożałuję tego wyboru Na razie nie żałuję, bo e, doskonale pasuje nam tutaj do niego Jamie Vardy A po prawej stronie, no to jest dramat Bo jest Richarlison Weźmy go, żeby nam zamknął tutaj tę górę Bo i tak, no, czy wezmę Richarlisona, czy wezmę Osimena 8-2 to tak naprawdę niewiele nam zmienia Bo obydwa są tak samo tragiczni, jeżeli chodzi o ocenę ogólną Mamy Paulinho, no idziemy, idziemy w tę ocenę Aczkolwiek, no na razie, po tym doskonałym starcie Nie wygląda to dobrze, sytuację ratuje nam powoli Paul Pogba Który nie jest tu najwyżej oceniony, no ale oczywiście zabezpiecza nam link Do e, Bruno a też sam jest fajnym, wiecie, takim e, łącznikiem pomiędzy innymi piłkarzami, no bo tu możemy dać sobie różnych Francuzów, e, więc okej. Okay. Jeśli chodzi o Pola Pogba, bo jeśli chodzi o ten draft, to naprawdę czuję, że paczka, którą my nie będziemy dzisiaj otwierali, jest mocno zagrożona. Zresztą to widać po kolejnych rozdaniach. No tak jak mówiłem, tutaj jest źle, jest naprawdę źle. I nie zapowiada się, żeby miało być lepiej. Jest Smuldini. Tylko, że Smoldinie jest o tyle niewdzięczny, że nie znam się tu z nikim nie łączy na razie. Znaczy, ja oczywiście go biorę, ale będzie bardzo, bardzo ciężko. Tibo Kurtua, Kaylor was, nikt nam tu nie pasuje. Biorę Tibo, bo jednak łatwiej będzie nam trafić kogoś z Bayernu Monachium albo jakiegoś Belga e, niż Kostarykańczyka. Wiecie o co chodzi. E, dobra, tu dostajemy lepsze rozdanie, bo jest, jest robo. E, znaczy, Robertson, robot to jest oczywiście Kiran nie. nie, co? Co ja powiedziałem? Dobrze powiedziałem. Co? Mój mózg czasami płata mi straszne figle. Wy to widzicie na odcinkach, a pomyślcie sobie, że ja z nim żyję na co dzień. Dobra, bierzemy oczywiście Toty No Mini. Ehm... A tu niech będzie Godin. Tu niech będzie Godin. Ciężko będzie z tego coś uszyć, ale dobra. Yy, na razie nie wskakujesz. Na razie, niech sobie wskoczy, Bramkarz. Tu by się nam przydał taki lew Jaszyn. Lwa Jaszyna nie ma, ale jest yy, jakkolwiek pasujący nam Samir. Więc Handanowicz wskakuje sobie tu. Yy, tu wtedy zobaczymy Godina. Lewa strona będzie w takim razie obsłużona przez Robertsona. Yy, na razie, sobie to zmienimy w ten sposób i potem będziemy myśleli e, jak to ma wyglądać dalej, no jest potencjał w paru kartach, ale jeżeli nie będziemy trzymali dobrego poziomu, a teraz nie trzymamy to będzie naprawdę problem, jest Reina, która absolutnie do niczego nam jest nieprzydatna, ale musimy go wziąć bo to jest zbyt duża ocena ogólna, żeby z niej rezygnować chociaż z drugiej strony mamy Hendersona i zgranie jest tak tragiczne że ja Hendersona wezmę, bo on nam tutaj ratuje bardzo dużo, zobaczcie tylko wskoczy sobie tutaj, obracamy to tak i to jest plus 6 zgrania, więc wygląda to Choć trochę lepiej, chociaż cały czas teraz brakuje nam em, tych jakże istotnych punktów oceny ogólnej. W salach na pewno troszkę pomaga. Neuer albo Neymar em, tak samo będą tu przydatni. Biorę Neymara, bo żaden z nich i tak do składu nie wejdzie, więc przyda nam się po prostu wyższa ocena ogólna. I dalej jest lepiej, dalej jest trochę lepiej, bo jest Sergiej Milinkowicz-Sawicz yy, i bierzemy go w takim razie, no bo nie ma innej opcji tu, więc yy, to jest najlepsze rozwiązanie. Na razie Sergiej wskakuje tu, obniżając nam zgrania, ale liczę na to, że zaraz trafimy kogoś na przykład na prawą obronę z Italii yy, i że będzie troszkę lepiej, znaczy z co, nie z Italii, a z, a z Ligi Włoskiej. Jest Mans Hummels, yy, jest Lorenzo Insigne, jest Serge Gnabry Luis Suarez No i Alex Telesz, który No teoretycznie by nam pasował Ale no to, to jest za niskie ten eee... Niech będzie ten Insigne na razie Nikt tu sobie wskoczy Plus dwa takie biedne Ale jeżeli nie trafimy żadnej fajnej ikony tu To będzie ciężko i jest ciężko jest ciężko. Mamy Andrę na środek pomocy, który nam się tu z niczym nie zepnie. Mamy Cancelo, który nam nie pasuje. Jest Wilfried Zaha i postawimy na zawodnika Crystal Palace, bo i tak nam tutaj nic się nie, nie złoży za dobrze, eee, więc weźmy, postawmy po prostu na gościa z całkiem wysoką oceną ogólną, chociaż nadal ocena ogólna całego tego draftu wygląda dramatycznie. No, no nie uda nam się. Uda ja już teraz wiem, że to nam się nie uda, no, bo naprawdę wygląda to bardzo, bardzo słabo. I powiem szczerze, nie wydaje mi się, żeby był moment w tym drafcie, w którym ja bym popełnił błąd. Oczywiście, można powiedzieć, że trzeba było wziąć Noeera, bo miałeś Humelsa. Tylko, że pamiętajcie, że. No, ja nie wiem, jaki będzie kolejny wybór w drafcie, no bo na tym to polega. Tu dostajemy Royce'a, który nic nam nie zmieni w tym drafcie już. Bo Halstenberg go nie uratuje w żaden sposób. Chico Caputo, oczywiście. Też by nic nie zmienił. Jorginho zmieniłby sporo i weźmiemy Jorginho, bo i tak tu lepszego wyboru nie ma, więc niech wskoczy sobie Jorginho, przynajmniej podniesie nam to zgranie. Eee, możemy tutaj oczywiście sobie to poobracać, ale przy tak mizernych ocenach ogólnych, jakie tutaj mamy, eee, no to... To, to nic nie zmienia, to naprawdę nic nie zmienia. Tej PELE99 by tego chyba nawet nie uratował, tym bardziej, że PELE nie ma. E, dostajemy tutaj kartę na 78 ocenioną, więc powiem tak, nawet jeśli ja gdzieś zawiódłbym zgraniowo to, to oceną ogólną to się w żaden sposób by nie obroniło. Po prostu nie mieliśmy szczęścia w tym drafcie. Po prostu ten challenge tak się ułożył, że, że się nie ułożył nam, no. Tak bywa, słuchajcie, tak bywa. E, tak więc co, no, yy, mamy to zrobione. Draftu oczywiście grać nie będziemy, będziemy za to się karali. Karali otwierając paczkę, aczkolwiek nie wiem, czy na tą paczkę nas już stać. Zobaczmy. No nie, żadne końce nam tu nie wskoczyły. Tak więc muszę po prostu squigsolować 2-3 karty i, i, i tyle. Tak będzie najszybciej jak możecie zauważyć, mam tutaj fajnie ocenionych zawodników, ale niestety nikt z nich e, nie należy do kart wymiennych, tak więc e, no, no nie możemy w nich szukać ratunku, jeśli chodzi o możliwości podnoszenia e, tutaj naszego statusu e, materialnego. Natomiast jest parę kart, które po prostu na szybko teraz quicksiluję, żebyśmy ten odcinek mogli sobie na spokojnie dokończyć. Kamil, Lik, przepraszam, że Ci to zrobiłem, ale, ale muszę, muszę tutaj e, więcej końców mieć troszeczkę. E, będziemy mieli piękne, równe 100 Końców po otworzeniu tej paczki, tak więc nieźle jesteśmy spłukani ehm, i tak naprawdę w tej paczce uratowałaby nas ikona, bo jej quicksell byłby wysoki ehm, więc to są moje wymagania, no bo challenge udano, oznacza quicksell paczki, ehm, zobaczmy więc co tutaj będzie, kogo stracimy czy będzie walkout, ehm, czy też nie walkoutu nie ma, banerów także tak więc słuchajcie, ten Kosticz z ostatniego odcinka był naprawdę niewiarygodnym fartem ehm, i co, na przestrzeni tej serii mam wrażenie, że trafiliśmy kosticza oraz trafiliśmy. Ee, kogo jeszcze trafiliśmy? Oraz trafiliśmy Aspasa. I to są wszystkie trafienia. No to trochę przerażające, biorąc pod uwagę, ile tych paczek zostało przez nas otwartych. Nie sądzicie? E, jakby napiszcie w komentarzu. A ja już Wam za dzisiaj. Dziękuję.